Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam kilka, a właściwie chyba kilkanaście zapowiedzi na drugi kwartał 2021 roku, na które wyjątkowo czekam. Taki film pojawił się na początku tego roku i tam właśnie mówiłam, że być może rzeczywiście nagram coś takiego jak takie kwartalne zapowiedzi, ponieważ nie chcę nagrywać comiesięcznych zapowiedzi, są już osoby na BookTube, które to robią, a też po prostu nie sądzę, żeby z miesiąca na miesiąc znaleźć aż tyle interesujących mnie zapowiedzi, ponieważ jakby takim sensem tego filmu jest to, że nie pokazuję Wam tutaj absolutnie wszystkich zapowiedzi, tylko te, które mnie osobiście interesują najbardziej, więc jeżeli wiecie, że macie podobny gust czytelniczy do mnie, to myślę, że możecie tutaj znaleźć również coś dla siebie. Tutaj mam swojego laptopa, którym będę się posiłkować, także mogę sobie gdzieś tam zerkać w dół, ponieważ mam tutaj wszystkie swoje notatki. I tutaj warto powiedzieć, że w ogóle bank wśród tych zapowiedzi rozbija data 14 kwietnia, ponieważ to jest dzień 14 kwietnia, kiedy wychodzi zdecydowanie najwięcej tych książek, najwięcej interesujących mnie premier, które znalazłam, tak więc na razie skupimy się na tym 14 kwietnia, a kiedy przejdziemy do kolejnej daty, to na pewno dam Wam znać. Tak więc pierwsza z tych książek, na które wyjątkowo czekam, to książka Dziewczyna, kobieta, inna, która wyjdzie 14 kwietnia nakładem wydawnictwa Poznańskiego. To jest książka, o której już co nieco mówiłam Wam w moim TBR-ze na kwiecień, ponieważ właśnie tę książkę planuję czytać w kwietniu. Jest to taka opowieść, nie wiem czy pokoleniowa, ale na pewno, która trwa na przestrzeni wielu, wielu lat. Mamy tutaj XX wiek i XXI wiek. Jest to opowieść o kobietach, o tym, jakie problemy mają kobiety, o tym, co sprawia, że są szczęśliwe. Jest to też książka, która wygrała Nagrodę Bookera w 2019 roku i zebrała naprawdę świetne recenzje. I już w Polsce również pojawiają się pierwsze recenzje tej książki i one również są naprawdę bardzo dobre. Tak więc na tę książkę zdecydowanie zacieram ręce i myślę, że ją kupię właśnie tuż po premierze. Kolejna książka, która ma swoją premierę właśnie 14 kwietnia, na którą bardzo, bardzo czekam i o której też już wspominałam gdzieś tutaj na kanale, to pierwsza wydana w wydawnictwie Pauza książka, która będzie książką non-fiction, czyli nie będzie powieścią, a będzie literaturą faktu i jest to książka Sempre Susan, wspomnienia o Susan Sontag, napisana przez Sigrid Nunes, autorkę, która napisała m.in. Przyjaciela czy Pełnię miłości, wydana w Polsce również nakładem wydawnictwa Pauza. Jak wiecie, ja tę autorkę pokochałam, więc bardzo czekam na te wspomnienia o Susan Sontag, nie tylko ze względu na to, że Sigrid Nunes była przez jakiś czas partnerką jej syna oraz asystentką właśnie Sontag, natomiast również dlatego, że jest to właśnie pierwsza książka non-fiction w stajni wydawnictwa Pauza. Jak wiecie, ja to wydawnictwo uwielbiam, bardzo mu kibicuję i bardzo lubię książki tego wydawnictwa, także myślę, że i tutaj się nie zawiodę, bardzo czekam również na tę premierę. Dalej 14 kwietnia również wychodzi Wiosna Ali Smith, nakładem wydawnictwa WAB. Wiosna to kolejny, trzeci tom tej tetralogii, taki o porach roku, nie wiem jak ona się do końca nazywa. Mamy już wydaną jesień, zimę i teraz przyjdzie kolej właśnie na wiosnę. Zima jeszcze przede mną, ale planuję się za nią zabrać na dniach. Natomiast Wiosna to ma być książka taka pełna nadziei, opowiadająca o związkach międzyludzkich i nadziei na lepsze jutro. Oczywiście akcja tej książki, tak jak dwóch poprzednich, będzie rozgrywać się na tle Wielkiej Brytanii w czasach Brexitu i będziemy mieć tutaj mnóstwo nawiązań do Szekspira i do innych twórców. Tak więc no, również jestem bardzo ciekawa. Jeszcze, tak jak wspomniałam, przede mną zima, także zobaczymy, jak spodoba mi się zima, ale jak wiecie, jesień mnie zachwyciła, tak więc no, na pewno przeczytam wszystkie cztery książki z tego cyklu i czekam na każdą premierę z niecierpliwością. Następnie książka Sen o Okapi Mariany Leki. Jest to książka, która wyjdzie 14 kwietnia nakładem wydawnictwa Otwartego, ale również o niej już sporo słyszałam. Widziałam ją u wielu osób na Bookstagramie i tak naprawdę wszyscy się tą książką zachwycali. Wszyscy mówili, że jest to piękna powieść. A mamy tutaj historię miasteczka, w którym kiedy komuś przyśni się sen właśnie o Okapi, to ktoś umrze. Nie wiadomo jak, nie wiadomo w jakich okolicznościach, natomiast pewne jest to, że jakaś osoba zginie. I tutaj właśnie na tle takich troszkę magicznych wydarzeń będziemy mieć takie różne dramaty ludzkie. Będziemy mieć żonę zastanawiającą się, czy odejść od męża, mężczyznę, który boi się wyznać miłość kobiety swojego życia i takie różne inne historie międzyludzkie. I tak jak wspomniałam, ja tą książką zainteresowałam się dopiero po tym, jak zobaczyłam wiele, wiele pozytywnych opinii w internecie na temat tej książki, już polskiej wersji, już mówimy tutaj właśnie o polskim wydaniu, tak więc no, jestem bardzo ciekawa i myślę, że to będzie coś takiego rzeczywiście oryginalnego, a jednocześnie pięknie napisanego, bo jest to właśnie literatura piękna, czyli coś, co ja zdecydowanie bardzo lubię. 14 kwietnia wychodzi również najnowsza książka Marcina Wichy, czyli Kierunek zwiedzania i tutaj również pozwolę sobie przeczytać Wam opis, ponieważ no, sama nie jestem w stanie przekazać mniej więcej, o czym jest ta książka, bo wydaje mi się to dość skomplikowane. Oczywiście nie będę czytać całego, tylko tutaj jakiś taki urywek. Kim jest bohater tej opowieści? Twórcą, prorokiem czy może wielkim mistyfikatorem? W książce Marcina Wichy spacer po wyimaginowanej wystawie prac Malewicza staje się pretekstem do opowieści o utopijnych projektach i niespełnionych marzeniach.
o rosyjskiej rewolucji i naszej współczesności. Eksponatami są tu obrazy, znaki interpunkcyjne, buraki cukrowe i ludzkie losy. Autor umyka muzealnej narracji, z uśmiechem i nie bez ironii podejmuje grę z konwencją artystycznej biografii, a jednocześnie już całkiem serio próbuje znaleźć język zdolny uchwycić istotę malarstwa i daje przy tym niezwykły popis literackiego kunsztu. Ta książka interesuje mnie nawet nie tyle ze względu na sam opis, co po prostu na autora, ze względu na to, że ja Marcina Wichy czytałam książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem i bardzo mi się ta książka podobała, ona chyba trafiła do jakiejś tam mojej topki roku, w którym ta książka została wydana. Tak więc bardzo czekam na tę premierę. Nie czytałam jeszcze poprzedniej książki Marcina Wichy, czyli Jak pokochać design bodajże, ponieważ jest to książka, która wskazuje właśnie o designie, czyli o projektach, o tym, jak zaprojektowane są takie przedmioty codziennego użytku. I jakoś nie wydaje mi się, żeby do końca było to coś, co mnie interesuje, ale nie wykluczam, że jeżeli właśnie kierunek zwiedzania mi się spodoba, to sięgnę również po inne książki Marcina Wichy. Gdzie poniesie wiatr Kristin Hanna to kolejna premiera z 14 kwietnia, tym razem nakładem wydawnictwa Świat Książki. Jest to kolejna już na naszym rynku wydawniczym książka Kristin Hanna, która mam wrażenie jest bardzo płodną autorką, ponieważ przez długi czas dostępne były tylko dwie jej książki, to znaczy Słowik i Wielka Samotność. Natomiast potem posypało się bardzo, bardzo dużo jej książek i ja już przestałam jakby się w tym odnajdować, przestałam je czytać. Natomiast opis tej książki bardzo kojarzy mi się z książkami Steinbecka z jakiegoś powodu, znaczy nie z jakiegoś, zaraz wam powiem z jakiego, ponieważ z opisu wynika, że mamy tutaj właśnie Stany Zjednoczone w latach 30. XX wieku, a więc susze, wielki kryzys gospodarczy, brak plonów, rolnicy, którzy zmagają się z brakiem żywności i będziemy mieć tutaj kobietę, która będzie zmagać się z takim dylematem, czy powinna walczyć o swoją ziemię, czy wyruszyć do Kalifornii w poszukiwaniu lepszego jutra. Jak widzicie, brzmi to bardzo jak Steinbeck, ponieważ właśnie on pisze o latach 30. XX wieku, o tym wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych i o podróży, o szukaniu swojego miejsca w tych czasach, tak więc no, brzmi to dosyć interesująco. Jestem bardzo ciekawa, jak współczesna pisarka podeszła do tego tematu. Nie wiem, czy będę czytać, być może kiedyś, ale daję wam znać, bo brzmi to dosyć interesująco, także być może kogoś z was ta książka zainteresuje. I ostatnia premiera z 14 kwietnia to książka Bitwa braci, William, Harry i historia rozpadu świata Windsorów. Autorem tej książki jest Robert Lacey, który jest współczesnym kronikarzem brytyjskiej rodziny królewskiej i jest również konsultantem serialu The Crown. Tak więc no, wydaje się, że jest to człowiek, który naprawdę ma wiedzę taką wewnętrzną na temat tego, co dzieje się w Pałacu Buckingham, a jak z samego tytułu można wywnioskować, Bitwa braci to będzie historia o tym, czym zajmuje się Harry, czym zajmuje się William i jakie są między nimi wzajemne relacje, czy oni są w stanie wojny tak zwanej, szczególnie po ostatnich wydarzeniach, czy wręcz przeciwnie, czy są dla siebie wzajemnym wsparciem. No i właśnie dzięki tej książce mamy poznać odpowiedź na to pytanie. Trochę podchodzę do tego sceptycznie, ponieważ nie wydaje mi się, żeby ktoś był w stanie to wiedzieć na 100% poza samymi zainteresowanymi, no ale myślę, że może to być ciekawa propozycja dla kogoś, kto interesuje się tematem brytyjskiej monarchii. Dobra, przechodzimy do kolejnej kwietniowej daty i mówiąc jeszcze o kwietniu, nie możemy pominąć dnia 21 kwietnia, ponieważ wtedy ma premierę książka naszego blogowego, bookstagramowego i vlogowego kolegi, chyba tak mogę powiedzieć, Rafała Hetmana, książka, która ma tytuł Izbica, Izbica i wyjdzie nakładem wydawnictwa Czarnego w serii wydawniczej Sulina i będzie to książka właśnie o tytułowej Izbicy, czyli o miasteczku, które przed wojną zamieszkane było w większości przez Żydów. Tutaj również przeczytam wam kawałek opisu. Rafał Hetman z rozmów świadectw i dokumentów układa mozaikę żydowsko-polskiej przeszłości, której cień pada daleko pozawojenne lata. Sprawia przy tym, że losy małej sennej izbicy stają się uniwersalną opowieścią o polskiej historii. Pisze również o pułapkach ludzkiej pamięci i konsekwencjach milczenia, bo to właśnie przemilczane historie mówią o nas najwięcej. Same historii jestem również bardzo ciekawa, ale myślę, że będzie to taka trudna lektura właśnie o pamiętaniu, o wojnie, o rodzinach żydowskich w czasie wojny. Pewnie trochę tutaj będę czuła podobieństwa do Grinberga, tak mi się wydaje, także bardzo jestem ciekawa, jak ta książka udała się Rafałowi i nie mogę się doczekać premiery. Mam tutaj również jedną premierę z 28 kwietnia, a będzie to również wydawnictwo Czarne, tym razem książka Lecę, piloci mi to powiedzieli, Jana Pelczara. Książka, która będzie mówiła o tym, jak wygląda praca pilota za kulisami, to znaczy bardziej o tych takich ciemnych stronach pracy pilota, o których się nie myśli, czyli o długich rozłąkach z rodziną, o stresie, który się z tym wiąże, o tym, jak wyglądają szkolenia i jak często nie za dużo czasu albo niewystarczająco czasu poświęca się na tych szkoleniach, na ćwiczenia w sytuacjach kryzysowych. Będzie również o zagrożeniach zdrowia, które wywołuje praca w przestworzach, także wiele takich informacji, które mnie interesują oczywiście na takim poziomie osobistym ze względu na moją poprzednią pracę. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak zostanie to przedstawione w tej książce, ponieważ jest to wydawnictwo Czarne, to wiem, że w końcu doczekamy się takiego dobrego reportażu na ten temat, który na pewno będzie bardzo rzetelny i bardzo dobry, także już nie mogę się doczekać, bo brakuje mi takich pozycji. Dużo takich książek, które właśnie dotyczą latania, to są takie książki czysto rozrywkowe. Niby reportażowe, ale takie, wiecie, brakuje mi takiej rzetelności w nich, tak więc jestem bardzo ciekawa propozycji wydawnictwa Czarne. Przechodzimy do ostatnich premier i tutaj przechodzimy do 5 maja 2021 roku. Jak widzicie, jeszcze nie znalazłam żadnych premier na czerwiec, takich, które by mnie interesowały, więc być może one się będą po prostu pokazywać z czasem. Na pewno pod koniec maja tych premier czerwcowych będzie mnóstwo i nie wątpię,
wątpię, że będą też takie wśród nich, które mnie zainteresują, ale na razie opieram się na tym, co udało mi się znaleźć w internecie. Tak więc ostatnie dwie premiery z 5 maja 2021 roku to dwie nowe książki wydawnictwa Świat Książki w serii Ekskluzywna kolekcja klasyki i są to Perswazje Jane Austen oraz pierwszy tom Ani z Zielonego Wzgórza. Wydawnictwo potwierdziło, że wydadzą wszystkie tomy Ani z Zielonego Wzgórza, tak więc zastanawiam się, czy je kolekcjonować, ponieważ ja na razie zbierałam te wydania z wydawnictwa literackiego w miękkich oprawach. Oczywiście nie udało mi się uzbierać wszystkich, ale może w związku z tym, że wychodzi nowe wydanie, zaczną się one pojawiać w lepszych cenach niż do tej pory, bo do tej pory zdobycie ich było naprawdę niemalże niemożliwe. A te wydania klasyków, które wydaje obecnie Świat Książki, są naprawdę przepiękne. Ja obecnie mam 4, na pewno nie będę kupować wszystkich, ze względu na to, że te książki są dosyć drogie, w cenie regularnej kosztują 60 zł. Natomiast nad tą Anią się naprawdę poważnie zastanawiam, także zobaczymy. Poczekam do premiery i wtedy myślę, że zdecyduję. Ale oczywiście daję Wam znać, bo wiem, że ta kolekcja cieszy się ogromną popularnością i myślę, czy pewnie już do Was dotarła ta informacja, ale jeżeli nie, to wiedzcie, że kolejne dwa tytuły wychodzą już w maju i myślę, że to nie koniec na tę pierwszą połowę roku tego, co szykuje nam wydawnictwo Świat Książki. Już nie mogę się doczekać kolejnych tytułów właśnie wydanych w tej kolekcji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te zapowiedzi na drugi kwartał 2021 roku. Dajcie koniecznie znać, czy na coś czekacie, czy czymś Was zaciekawiłam oraz czy są jakieś premiery, o których nie wspomniałam, a Wy na nie czekacie, bo być może ja je przegapiłam, a sama chętnie bym się o nich dowiedziała. Także jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Zapraszam Was również na moje inne social media, to znaczy na Instagrama, na Goodreads, w zasadzie na te dwa najbardziej. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie pod filmem. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!